stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Rozszerzone sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego z tytułu należności pieniężnych, odroczeń terminu ich spłaty oraz rozłożenia na raty w 2014 roku. A także w związku z zakończeniem dyskusji stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła do aprobującej wiadomości sprawozdanie starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki, to będziemy musieli to przegłosować. Proszę. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, przystępujemy do realizacji 7 punktu porządku obrad, który przewiduje przyjęcie kierunków działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2015 rok. Przypomnę, że przedłożony w tym zakresie projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 1 pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje Rady Powiatu. Dyskusja już była, myślę, że wyczerpująca. Myślę, że w tym czasie musimy przejść teraz, Szanowni Państwo, do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Przepraszam, może komisja musi odczytać. Przepraszam, rozpędziłem się. Nie czytam. To wracamy. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu określonym na druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Było 20 radnych na sali, tak? W związku z tym głosowaniu brało 20 radnych, dwóch było przeciwnych, tak? Przyjmujących się. I przeciwnych nie było. 18 radnych było za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła kierunki działania zarządu na 2015 rok. I teraz, proszę Państwa, wrócimy do punktu 6, w związku z tym, żeśmy także umówili się. I w punkcie 6 Szanowni Państwo, ustawa o samorządzie powiatowym, artykuł 38a ust. 5 stanowi, że w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzi m.in. dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. W związku z tym, że pan starosta Mariusz Bieniek wystosował do mnie pismo, aby wskazać dwóch radnych do tej komisji. Uważam, że Rada Powiatu powinna być reprezentowana godnie w tej komisji i w związku z tym nie jako Legnąbrowski, ale jako przewodniczący Rady proszę szanownych Państwa radnych o delegowanie mnie do pracy w tej komisji oraz proponuję, żeby drugim przedstawicielem był przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pan Józef Waleski. Jeżeli Rada taką decyzję podejmie, uważam, że to by było optymalne, dobre rozwiązanie. Ale w związku z tym proszę także, czy są jakieś inne jeszcze propozycje z sali? Nie widzę. W związku z tym
Potem przystępujemy do głosowania. Najpierw spytam się, czy pan Józef Walewski wyraża zgodę. Tak, wyrażę. Dziękuję. Ja, szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, też wyrażam zgodę pracować w tej komisji. W związku z tym kandydatami do tej komisji jest Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatu i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa pan Józef Walewski. Czy w tej sprawie komisja ma uchwałę? Nie ma. Tak, ale to po mnie sięgają. Po, tak. Głosowanie. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do tej komisji te dwie osoby? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Ile było radnych? Na 23 radnych głosujących głosowało za 22 osoby. Jedna osoba się wstrzymała, przeciwnik nie był. Dziękuję państwu serdecznie za takie poparcie. Myślę, że tutaj z kolegą Józefem nie zawiedziemy i radę będziemy reprezentować godnie. Proszę bardzo o czytanie uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Płocku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podstawę prawną pomijam. Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego deleguje się radnych Powiatu Płockiego. Pana Lecha Rądowskiego oraz pana Józefa Walewskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się staroście płockiemu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Punkt siódmy. Mamy już zrealizowanie w takim razie. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu ósmego. Państwo radni, szanowni goście, punkt ósmy porządku obrad przewiduje przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Płockiego na lata 2015-2027, w tym odczytanie opinii RIO i podjęcie tematycznej uchwały. Przypomnę, że w tej sprawie wypowiedziały się wszystkie komisje Rady Powiatu pozytywnie opiniując przedłożony projekt uchwały w brzmieniu określonym na druku numer 2. Autopoprawka zarządu powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Płockiego w brzmieniu określonym na druku numer 2 również została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów obradującą w tej sprawie w dniu dzisiejszym. Obecnie proszę skarbnika powiatu panią Marię Jakubowską o czytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Płocku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Płockiego na lata 2015-2027.